Rozmawiamy z panią profesor Beatą Derkowską-Zielińską, która zajmuje się tutaj badaniami inżynierii materiałowej i fizyki materiałowej. Czy mogłabyś nam opowiedzieć w kilku zdaniach o swoich badaniach, jakie robicie w swojej grupie? Dzień dobry, witam wszystkich. Moja grupa zajmuje się głównie poszukiwaniem materiałów o silnej nieliniowości, a następnie badaniem tych materiałów pod kątem użytkowania w optyce nieliniowej. Do czego, co to jest takiego optyka nieliniowa? Czy mogłeś nam powiedzieć? Optyka nieliniowa to gałąź optyki, który powstał w latach 60. ubiegłego wieku w momencie skonstruowania pierwszego lasera. I okazuje się, że w wyniku oddziaływania światła lasowego z materią, z związkiem organicznym czy nieorganicznym, powstają interesujące efekty, które są niedostępne dla klasycznych, niekoherentnych źródeł światła. Efekty to są takie na przykład jak zwielokrotnienie częstotliwości fali elektromagnetycznej, czy samo ogniskowanie się światła, lub na przykład saturacja absorpcji. Twoja grupa jest bardzo interdyscyplinarna. Łączy zarówno fizykę, jak i chemię. Czy mogłabyś powiedzieć nam o związkach z chemią, jakie masz? Tak, moja grupa jest bardzo interdyscyplinarna. Dzięki chemikom jesteśmy w stanie badać materiały organiczne. To właśnie chemicy wytwarzają dla nas, konstruują dla nas, tak, i syntetyzują dla nas nowe związki organiczne, które są dobre pod optykę nieliniową. My fizycy oczywiście badamy efekty nieliniowe tych związków, natomiast chemicy dla nas konstruują, syntetyzują nowe związki. Czy są jakieś kryształy molekularne? Czy... Nie, my głównie zajmujemy się związkami organicznymi, na przykład azobenzenami czy innymi związkami organicznymi, które okazuje się, że dzięki swoim własnościom fizyko-chemicznym, prostocie i taniej technologii produkcji, jak również łatwości modyfikowania, są dobrymi kandydatami do badań w kierunku optyki nieliniowej. Znajomość takich parametrów nieliniowych, optycznych, jest bardzo ważna w konstruowaniu różnych optycznych systemów, na przykład wzmacniacze optyczne, dyski optyczne, przełączniki optyczne, czy na przykład pamięci holograficzne. A czy mogłabyś powiedzieć też, jakich metod tu używacie, czego studenci tutaj mogą się nauczyć, jakich, powiedzmy, nabyć praktycznych umiejętności? Mój zespół posiada spektrofotometr, dzięki któremu możemy badać widma absorpcyjne związków organicznych czy nieorganicznych. Budujemy właśnie układ do optyki nieliniowej, to tak zwany jest układ Z-scan. Będziemy również budować inne układy optyki nieliniowej. Czy mogłabyś nam opowiedzieć o współpracach twoich, jakie prowadzisz z różnymi innymi laboratoriami z Polski bądź z zagranicy? Tak, mój zespół ma bardzo dużo znajomości i współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Mamy współpracę z ośrodkiem w Uniwersytetu w Nottingham, z Uniwersytetem w Angers, z Uniwersytetem w Trento, mamy z Uniwersytetem Kijowskim na Ukrainie, ale również współpracuję z ośrodkami polskimi we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie. Dziękujemy Ci, Beato, bardzo. Teraz porozmawiamy z Twoimi studentami. Dowiemy się od nich, czego można się u Ciebie w laboratorium nauczyć. Znajdujemy się w laboratorium studenckim, gdzie studenci pracują nad swoimi projektami. Jest tutaj pan Darek, który jest doktorantem pani Beaty. Panie Darku, mógłby pan powiedzieć troszeczkę o swoim układzie eksperymentalnym? Tak, buduję układ do rejestracji siatek dyfrakcyjnych metodą holograficzną. A mam tutaj jeden laser, którym rejestruję siatki i drugim, którym te siatki odczytuję. Dzięki czemu mogę badać proces dynamiczny, w jaki sposób taka siatka się formuje na materiał. I celem moich badań jest zbadanie, jak struktura materiału wpływa na sam proces generowania takiej siatki. Pan studiował u nas fizykę od początku. Co panu dały studia na pierwszym i drugim stopniu? Przede wszystkim to dostęp do
wiedzy w takim sensie, że do ludzi dużo mądrzejszych ode mnie, którzy mogli mnie poprowadzić w mojej karierze, wskazać źródła, co jest, czego warto się uczyć, w jaki sposób, no ale też również do aparatury badawczej, której no, nie mógłbym sobie zapewnić sam. Dziękujemy panie Darku. Teraz porozmawiamy tutaj z panią Asią. Profesorze. Czym pani Asia tutaj się zajmuje? Mogłaby pani nam powiedzieć? Tutaj na moim stanowisku zajmuję się spektroskopią takich związków, które nanosimy na szkło. One są. Aha, i one są na takich cienkich warstwach na szkle. Tak, normalnie takie szkiełko laboratoryjne, jak się krew bada, po prostu robimy takie cienkie struktury różnych związków, które mogą być w przyszłości wykorzystane w technice, w medycynie. Po prostu w życiu codziennym w przetwórstwie. I rozumiem, że pani rejestruje widma tych związków, czyli pani tak jakby bada, jakie światło przechodzi przez te cienkie warstwy i jaki tu mamy kolor. Tak, w tej chwili mamy nawet transmitancję. To są związki azobenzynowe, akurat te tutaj, które badam. No i te związki są w matrycy PMMA, więc mamy odnośnik właśnie tutaj matrycy PMMA do tych związków, jak to widmo się zmienia. Czyli jaka fala, jakie światło jest przepuszczane. Jakie jest transmutacja tutaj akurat w tym obszarze. I znowu skąd się bierze kolor takich związków, że mamy tutaj czerwień. A te związki tutaj, które pani ma, takie niebieskie i zielone? To są właśnie jeszcze takie bardzo ulubione moje związki. Są to ftalacjaniny współcześnie, są to współcześnie związki, bardzo pożądane, poszukiwane ze względu na to, że są w fototerapii nowotworów stosowane głównie, ale mogą być stosowane jako OLEDy nawet. Dobrze, bardzo dziękujemy pani. Ja również dziękuję państwu, zapraszam na uczelnię, naprawdę przygoda życia.